Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny materiał na temat Świnoujścia i okolic. Przyjrzę się najnowszym informacjom na temat nowego, głębokowodnego toru podejściowego do portu w Świnoujściu. Tor ten ominąć ma sporne wody z Niemcami, by podejście do świnoujskiego portu było w pełni niezależne. Możliwe, że będzie trzeba wykonać coś w rodzaju przekopu na morzu. Mam nadzieję, że materiał Ci się spodoba i wynagrodzisz go łapką w górę oraz subskrypcją kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie radioszczecin.pl pod tytułem Nowy tor podejściowy do Świnoujścia. Znaleźliśmy dodatkowo wariant wschodni. Autorstwa pana Grzegorza Gibasa. Oraz artykuł na stronie rmf24.pl pod tytułem Świnoujście. Nowy tor wodny i rozbudowa portu za 10 miliardów złotych. Autor artykułu nie podpisał się. W ostatnim czasie rząd przyjął program dotyczący budowy toru wodnego prowadzącego do mającego powstać terminala kontenerowego w Świnoujściu. Jak przekazał na Twitterze wiceminister infrastruktury pan Marek Grubarczyk, Rada Ministrów przyjęła program wieloletni na budowę toru żeglugowego do terminala kontenerowego w Świnoujściu. Nowy tor wodny będzie przebiegał wyłącznie po polskich wodach, co powoduje, że nie będziemy zależni od niemieckiego sąsiada. Jak czytamy na portalu rmf24.pl, wcześniej wiceminister ocenił, że dzięki budowie m.in. portu kontenerowego i nowego toru podejściowego port w Świnoujściu w ciągu 6-7 lat będzie poważną konkurencją dla Hamburga. Obecnie zespół portów Szczecin-Świnoujście nie obsługuje dużych jednostek transoceanicznych. Jest to tak zwany port federowy, mniejszy port, który współpracuje z większymi, do których docierają statki oceaniczne w bezpośrednich relacjach międzykontynentalnych. Po rozbudowie portu w Świnoujściu, a także nowego głębokowodnego podejścia ma się to zmienić. I to właśnie ten port we współpracy ze Szczecinem ma być dużą bazą, do której dotrą największe morskie kontenerowce, które mogą wpływać na Bałtyk. W ramach inwestycji w port morski Świnoujście-Szczecin przewidziane są ogromne nakłady finansowe. Mianowicie do 2029 roku wydanych ma zostać ponad 10 miliardów złotych. Mimo że pieniądze te rozłożone będą na lata, to i tak działają na wyobraźnię. Choć tutaj należy zaznaczyć, że to jedynie około 25% nakładów, jakie każdego roku rząd przeznacza na program 500+. Jak czytamy na portalu radioszczecin.pl, wypowiedź Wojciecha Zdanowicza, dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Nowy tor będzie biegł po nowym szlaku. Znaleźliśmy dodatkowo wariant wschodni. Plusem tego wariantu jest na pewno, że nie ma tam żadnych kolizji. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, rezerwaty przyrody, poligony marynarki wojennej, bo takie na torze północnym również się znajdują, dużym plusem jest też to, że w całości przebiega po polskich wodach morskich. Szacunkowy koszt inwestycji to 10 miliardów złotych, ale rozłożonych na lata, dodaje Wojciech Zdanowicz. Mówimy o tym, żeby mogły tam podejść największe statki, które mogą wpływać na Bałtyk, czyli statki o zanurzeniu 15 metrów. Aby taki statek mógł wpłynąć, potrzebuje dodatkowego zapasu wody pod stępką. Zakładamy, że to musi być minimum 2 metry. Stąd parametry nowego toru to głębokość 17 metrów, wielkość statków w kontekście masowców czy przyszłego terminala kontenerowego to od 360 do 400 metrów długości. W związku z tym szerokość toru to około 500 metrów. Jak można dowiedzieć się ze źródeł, w porcie w Świnoujściu nie będą rozładowywane wyłącznie kontenery, ale również towary masowe takie jak węgiel i rudy żelaza. Inwestycje w polskie porty uważam za bardzo pozytywne. Mam nadzieję, że teraz wydane pieniądze w przyszłości zwrócą się z nadwyżką. Czasem trzeba zainwestować, by później można było czerpać określone zyski. Tutaj zysk stanowić będą nie tylko pieniądze,
ale również niezależność od innych portów w naszej okolicy, takich jak port w Hamburgu. Drugim aspektem jest możliwość sprowadzenia czego tylko chcemy i można to przetransportować bezpośrednio do polskiego portu. To może ułatwić na przykład zakup i transport surowców do Polski. W takiej sytuacji, jaka panuje obecnie na świecie, surowce trzeba pozyskiwać z wielu źródeł, żeby w przypadku braku surowców z jednego źródła dostępne były następne. Dywersyfikacja jest obecnie najlepszym, co jako Polska, ale również jako zwykły człowiek można zrobić. Możemy na przykład swoje oszczędności trzymać w różnej postaci, żeby w razie jakiegoś krachu nie stracić swojego całego dorobku. A wy co o tym sądzicie? Proszę o napisanie opinii w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia.